Kościoła w ostatnim uczestniczyli gdzie jako uczniowie szkoły. Mam nadzieję, że ten okres całej waszej edukacji będziecie pamiętali bardzo dobrze, a dzisiejszy dzień wyjątkowy, dzień po ostatni dzień w szkole, w sposób szczególny zapamiętacie, ponieważ wychowawcy i my zawsze przywiązujemy się do uczniów, tych, którzy przez tyle lat byli w naszej szkole. I mam nadzieję, że będziecie pamiętali o nas. Serdecznie zapraszamy. Szkoła jest otwarta, będzie otwarta dla was. I myślę, że ten okres, cały okres edukacji będziecie wspominać bardzo mile, bardzo sympatycznie, wspominając tylko te dobre rzeczy, a tych złych w ogóle nie pamiętając. Wszystkiego dobrego i powodzenia w dorosłym życiu. Ja tylko życzę i chcę wam życzyć powodzenia na egzaminach zawodowych, bo to jest bardzo ważna rzecz, która was czeka już od poniedziałku. Powodzenia na egzaminie, na pisemnym, na praktycznym i powodzenia potem przyszłości, żeby wam się też układało, żebyście mogli być zadowoleni z tego, co tutaj wyniesiecie z naszej szkoły. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Dziękuję bardzo nauczycielom i wam za wszystkie te rzeczy, które są z wami związane, za to, co wnieśliście swoją obecnością do naszej szkoły. No w pewnym sensie to też jest nasze ostatnie spotkanie. Pod jakimś tam kątem można też powiedzieć. Dziękuję bardzo. W swoim życiu i zaczynając nowy, zostawiacie cząstkę siebie właśnie tutaj, w tej szkole, by ruszyć dalej. Przyszłość to dorosłe życie. Plany, pragnienia, marzenia, popełnianie błędów, wyciągnięcie wniosków. Świadectwo z czerwonym paskiem dla Karoliny Lewandowskiej.
dla Doroty Wójkowskiej. Nagroda dla Emilii Kordyli za sumienne wypełnianie obowiązków szkolnych.